Dobry wieczór, moje drogie. Witam cieplutko, witam Was serdecznie w czwartek. Dobry wieczór, witam Was, kochane, w czwartek. Czekam tutaj na Was, jeszcze nikogo nie widzę, więc w międzyczasie się tutaj sama ustawię. I sobie chwilkę poczekam. Kochane, jak już będziecie, jak się ktoś pojawi, to proszę właśnie o komentarz, żebym wiedziała, że was widzę. Momencik. Okej. O, są dziewczyny. Dzień dobry. Widzę Was, kochane. Widzę Wasze komentarze, więc się wszystko tutaj zgadza. No, cieszę się, że jesteście. Mamy dzisiaj czwartek, przedostatni dzień. Dzień dobry Wam wszystkim. No właśnie, moje drogie, i dzisiejszy i jutrzejszy dzień chciałabym, żeby był zupełnie inny niż dotychczas, dlatego że nie będziemy już omawiać jakichś konkretnych typów. Te trzy typy, które omówiłyśmy, one są takie, jakby to powiedzieć, najczęściej spotykane, najtrudniejsze do przepracowania, najbardziej obciążające. Wiadomo, że my tych typów bez problemu byśmy wymieniły tak naprawdę dużo, dużo więcej, ale z racji tego, że zostały nam 2 dni, to ja bardzo bym chciała poświęcić ten czas na inne podpowiedzi, tak? Już nie tyle na omawianie właśnie różnego rodzaju typów, tylko właśnie na jeszcze inne podpowiedzi, które jak pracować, jak uzdrawiać. Chciałabym dzisiaj na koniec Wam podać pewne fajne ćwiczenie, tak? Bo chciałabym troszeczkę Ci więcej opowiedzieć też o przekonaniach tutaj, którymi nasiąknęłyśmy w dzieciństwie i co z tym dalej zrobić. Także tak jak mówię, nie będziemy już dzisiaj omawiać żadnego konkretnego typu tutaj mamy, a chciałabym się skoncentrować na innych rzeczach, takich rzeczach, które i tak wyniesiecie tutaj, niezależnie od tego, jakim typem relacji, znaczy jakim typem mamy jest tutaj mama, czy mieszanką wybuchową tych trzech typów, które tutaj omówiłyśmy, czy być może dominującym jednym typem. No właśnie, moi drogie, chciałabym zacząć od tego, że mówi się, w duchowości się o tym słyszy, w duchowości się o tym mówi, że my sami wybieramy naszych rodziców, tak? Że my sami wybieramy, jeżeli naszych rodziców, no to wiadomo, i również naszą mamę, i jest to wynik pewnej naszej karmicznej drogi, pewnych naszych lekcji do przepracowania, tak? Więc jeżeli my sami wybieramy, to już nam sugeruje, że my w jakiś sposób jesteśmy odpowiedzialne za to, co się wydarzało właśnie w naszym dzieciństwie. I niezależnie od tego, czy to był wybór świadomy, no a skoro tego wyboru nie pamiętamy, więc na pewno był wyborem nieświadomym. Tylko tutaj trzeba być bardzo takim, wiecie, uważnym na to wszystko, bo na takim ludzkim poziomie, nawet jeżeli na duchowym poziomie, my popatrzymy na to w taki sposób i wytłumaczymy sobie, no tak, ja jako dusza, tak, dokonałam tego wyboru, być może nieświadomie, ale musiałam odrobić jakieś tam lekcje i tak dalej, i tak dalej. Niezależnie od tego,
jaki my jakby przyjmiemy taki, wiecie, duchowy poziom rozumowania i niezależnie od tego, na czym on się będzie opierał, to warto pamiętać, że jest jeszcze taki zwyczajny ludzki poziom, tak? Gdzie rodzic, mama w tym wypadku, bo mówimy o mamie, odnosimy to do mamy, jest osobą dorosłą, a dziecko jest dzieckiem. I na takim ludzkim poziomie nie tłumaczymy, jakby, wiecie, nie tłumaczy pewnych krzywd, które doznawało dziecko, niezależnie od intencji, jakie nimi kierowały, kiedy dokonywał nieświadomie tego wyboru, jakie tam lekcje chciał odrobić i tak dalej, i tak dalej. To absolutnie nie tłumaczy zachowania rodzica. Dlatego, że jako dziecko my nie mamy świadomości wielu rzeczy, my tak naprawdę działamy tylko pod wpływem impulsu, tak? No może ta nasza świadomość, ona się rozwija, no i w dorosłym życiu mamy gdzieś tam już no pełniejszą tą naszą, takie, to nasze takie świadome ja, tak? Jesteśmy świadomi wielu rzeczy, a dziecko im mniejsze, tym działa głównie tylko pod, jakby pod wpływem podświadomych impulsów. No ale teraz jest ta mama, są ci rodzice, są osoby dorosłe, tak? Są osoby dorosłe, a osoba dorosła zawsze wybiera, w jaki sposób zareaguje. Zawsze ma ten wybór. Tak, Agusia, dokładnie i właśnie można sobie zrobić krzywdę takim tłumaczeniem, ja to też wiem jako terapeuta, bo często się z tym spotykam i dlatego też chcę właśnie o tym powiedzieć, tak? I teraz rodzic, znaczy osoba dorosła ma wybór, jak ona zareaguje. Zobaczcie sobie, ja jestem teraz osobą dorosłą, tak? I teraz, jeżeli ktoś do mnie przychodzi, jakaś inna osoba, czy nie ma znaczenia, czy to jest dziecko, czy to jest dorosła osoba, przychodzi w moją przestrzeń, tak? I zaczyna mnie prowokować do walki. Mało tego, być może ma jeszcze silne wzorce ofiary, to prowokuje mnie nie dość, że do walki, to jeszcze do tego, żeby, wiecie, dostać po dupce, ale niezależnie od jej prowokacji, to ja decyduję, czy na przykład ją uderzę, czy ją nie uderzę, tak? I niezależnie od tego, jakiego ja wyboru dokonam, to ja za to odpowiadam. To jest moja odpowiedzialność za moje działanie. Nie mogę sobie po prostu, wiecie, strzelić komuś w twarz i później sobie tłumaczyć, no bo ta osoba, tak, tutaj ona miała takie intencje, nie? A ja tylko te intencje zrealizowałam. No nie. Zanim to zrealizowałam, to ja podjęłam decyzję, że ja to zrobię. I jestem odpowiedzialna za tą decyzję. Nikt z nas, nikt nie zasługuje na krzywdę, na krzywdzenie, czy fizyczne, czy jakiegoś rodzaju psychiczną krzywdę, bo wiemy przecież dobrze, że krzywdy psychiczne, one mogą często być dużo bardziej bolesne tak naprawdę niż fizyczne, wcale nie są mniej bolesne, a często są dużo bardziej i nikt na to nie zasługuje, niezależnie od tego, jakie ma intencje wobec siebie, wobec swojego życia. No i właśnie, i dlatego, jak już wspomniałam, mówię o tym, żebyśmy my wyszli z takiego tłumaczenia sobie tego. My na poziomie duchowym możemy przyjąć takie założenie, możemy przyjąć to jako prawdę i możemy być do tego przekonani. Ale pamiętajmy również o tym, że jest pewien jeszcze ludzki poziom. I mówię o tym też dlatego, że wiecie, w swojej pracy bardzo wiele się, często się stykam z takim podejściem właśnie, a okej, no mama nie umiała inaczej, tata nie umiał, to, tamto i tak dalej, i tak dalej.
I jest to wytłumaczone sobie, ale to nie oznacza, że to wszystko, co się wydarzyło, przestaje boleć. To tylko oznacza, że ja próbuję siebie samą przekonać, że mnie to aż tak nie boli. To nie oznacza wcale, że ten ból jest rzeczywiście mniejszy. To tylko oznacza, że ja samą siebie z jakiegoś powodu, i teraz pytanie, z jakiego tak naprawdę, próbuję przekonać, że tamto wcale aż tak bardzo nie bolało. I teraz idźmy za to dalej, za tym dalej, kochani. Dziecko nasze w tym momencie wewnętrzne, bo nawet jeżeli jesteśmy już dorosłymi kobietami, to jest w nas to nasze wewnętrzne dziecko, które być może nadal się czuje skrzywdzone, być może nadal jest zalęknione, być może nadal się boi wychodzić w świat, być może nadal się czuje niedowartościowane, nieukochane i tak dalej, i tak dalej. Potrzebuje uznania, potrzebuje uznania. A uznanie to jest nic innego jak zobaczenie tej prawdy. Czyli tak, tam była krzywda, która nie powinna się wydarzyć. I pójście również dalej. Być może wtedy, jako dziecko, nawet nie być może, tak po prostu było, ja nie potrafiłam się chronić, bo byłam dzieckiem. Być może nikt inny z zewnątrz też mnie nie chronił. Ale teraz jestem dorosła i ja mam prawo chronić moje wewnętrzne dziecko. W tym momencie jest to najważniejsze dla mnie zadanie. Żebym ja teraz podejmowała takie decyzje, tutaj w kontekście relacji, ja mama, ale nawet w kontekście całego życia, takie działania, które przede wszystkim będą chronić mnie i tym samym właśnie moje wewnętrzne dziecko. Takie decyzje, takie działania, które będą chroniły moje uczucia, moje emocje, w jakiś sposób, znaczy moje ciało również, tak? I wszystko to, co do mnie przynależy. Wszystko to, co do mnie przynależy. I czasami jest tak, że w wyniku, znaczy, żeby siebie ochronić, trzeba naprawdę się odciąć od toksycznych relacji. I tu też możemy przenieść tą relację córka-mama, ale tak naprawdę to dotyczy wszystkich relacji. Czasami jedynym wyjściem ochrony, i wcale nie jest to wynik, wiecie, jakiegoś egoizmu, tak, czy nieprzepracowania rzeczy, czy to, czy tamto, czasami jedynym wyjściem ochrony jest właśnie odcięcie się. Czasem tak jest, choćby na ten moment, choćby na czas, żeby to wewnętrzne dziecko mogło się odprężyć, mogło dorosnąć, a przede wszystkim mogło urosnąć w siłę. Mogło urosnąć w siłę i wtedy, jak ono będzie silnie, my możemy ponownie zdecydować, czy my chcemy tam wracać, czy my nie chcemy tam wracać. Tak? Więc pamiętajcie o tym, kochany, że macie prawo podejmować takie decyzje i takie działania, które będą jakby skutkiem stanięcia po stronie swojego wewnętrznego dziecka. Które będą efektem tego, że wy stajecie po swojej stronie. I tym samym po stronie tego wewnętrznego dziecka, choćby po to, że do tej pory nikt po jego stronie nie stanął. I w końcu trzeba to zrobić. To jest największy, że tak powiem, wyraz uznania dla naszego wewnętrznego dziecka,
że teraz staję po Twojej stronie. Teraz Cię będę chronić. Teraz będę podejmować takie decyzje, takie działania, które będą przede wszystkim chroniły Ciebie. Niezależnie od tego, jak inni mnie będą nazywać, czy jestem egoistką, czy jestem wyrodną córką, czy to, czy tamto, nie ma znaczenia. Najważniejsze jest dla mnie to, żeby Ciebie w jakiś sposób ochronić. Ochronić Twoje uczucia, ochronić Twoją wrażliwość, ochronić Twoje emocje. Ania, dokładnie tak się ma, jak przed chwilą wytłumaczyłam. Dokładnie tak się ma. No, to jedno właśnie nie wyklucza drugiego. Jedno nie wyklucza drugiego. Ja tylko mówię o tym, żeby nie zapominać o tym ludzkim poziomie. Bo właśnie dlatego, że ja się często z tym spotykam, że jest dużo wytłumaczone sobie, bo jest pewna świadomość duchowa, ale ból jest nieuzdrowiony. A pamiętajcie o tym, że wszystko, co jest nieuzdrowione, zawsze oddziaływuje na nasze dorosłe życie. Zawsze tak jest. Nawet to, co my tłumimy, nawet to, co my sobie wytłumaczymy, tak? Nawet to, co my udajemy, że tego nie ma, to nie ma znaczenia. To i tak wszystko oddziaływuje na nas, na nasze samopoczucie, na nasze ciało i na nasze relacje ze światem, z życiem i tak dalej, i tak dalej. I chciałabym, kochane, jeszcze powiedzieć o komunikatach, które słyszałyście, które słyszałyśmy od mamy, bo tak naprawdę one nas w dużym stopniu ukształtowały i później na samym końcu zaproponować Wam pewne fajne ćwiczenie, które bardzo bym chciała, żebyście zrobiły, wykonały i jutro na jutrzejszym live'iku czy w komentarzach pod tym live'ikiem gdzieś tam się po prostu podzieliły wrażeniami i jakby skutkiem. No właśnie, wiele tych komunikatów słyszałyśmy i w dużej części stało się to dla nas prawdą. Nawet te komunikaty, które pozornie były takie pozytywne. Mówiłyśmy o tym wczoraj, kiedy omawiałyśmy mamę wymagającą matkowania, te komunikaty pod tytułem jesteś dzielna, tak? Ty jesteś taka wyjątkowa, bo nie wiem, masz 5 lat i już obiad potrafisz ugotować, tak? Wszystkim się potrafisz zająć, ale chodzi również o te komunikaty takie negatywne, typowo destruktywne, na przykład jesteś głupia, niczego nie osiągniesz, niczego się nie nauczysz, i tak dalej, i tak dalej. I pamiętajcie o tym, tak jak już mówiłam, że jak jesteśmy małymi dziećmi, nie ma tej świadomości. Jak nie ma świadomości, to nie ma weryfikacji. Jest po prostu, można, tą naszą wtedy podświadomość można porównać do gąbki. Jak wrzucimy gąbkę w wannę, to ona momentalnie się staje mokra, bo zaczyna chłonąć całą wodę. I podświadomość dziecka działa dokładnie tak samo, dlatego że ona nie ma jeszcze mechanizmów obronnych. W dorosłym życiu, nawet jeżeli ta nasza samoocena, załóżmy, nie jest stabilna, nie jest tak, wiecie, mocno i silnie ukształtowana, to jak nam ktoś powie coś negatywnego, my już mamy pewne wykształcone mechanizmy obronne, tak? I to, co dotrze, jest większe prawdopodobieństwo, że nawet jeżeli my to przyjmiemy, to to nie będzie 100%, ale załóżmy tylko 10% tego cudownego prezenciku, tak? No właśnie, i teraz w naszym dorosłym życiu, kochane, wiele tych stwierdzeń, które wcześniej słyszałyśmy od mamy, a były one wynikiem pogardy, braku szacunku, wywyższania się ponad nas, dezaprobaty, często
staje się naszym wewnętrznym głosem. Wcześniej był to głos zewnętrzny, teraz jest to często głos wewnętrzny, czasami który się wręcz dosłownie odtwarza, jak taka, wiecie, jak to się mówi, zacięta płyta, tak? Z jedną piosenką, z jednym po prostu utworem, który cały czas powtarza jakieś negatywne komunikaty. No i my sobie też z tym wewnętrznym głosem na różne sposoby radzimy. Czasami udajemy, że go nie ma, czasami próbujemy go zmienić, wyciszyć, uciszyć, albo przekonać go, że to jest nieprawda. Czasami próbujemy jakby poprzez zewnętrzne działania udowodnić same sobie, że to jest nieprawda, tak? Że to jest, nie wiem, nieprawda, że ja nic nie osiągnę, że to jest nieprawda, że jestem głupia i tak dalej, i tak dalej. I teraz te konkretne, znaczy te wszystkie przekonania, one napędzają konkretne emocje. Wywołują i napędzają konkretne emocje. Na przykład poczucie niższości, gorszości, te nasze lęki, tak? Poczucie zniechęcenia, gdzieś tam wycofania się, a czasami walki. No właśnie, i my sobie na różne sposoby próbujemy z tym radzić i czasami nie zauważamy, że jedno to jest świadome przekonanie, drugie to jest podświadome, ale jeszcze mamy różnego rodzaju takie zachowania pełne autosabotażu i te zachowania tak naprawdę są po to, to się wszystko dzieje tak jakby automatycznie. Te zachowania mają za zadanie troszeczkę wyciszyć ten podświadomy głos, tak? Czyli ten głos, który na przykład jest, nie wiem, pełen krytyki, tak? To jest taka jakby forma sobie poradzenia z tym, bo najpierw jest przekonanie, przekonanie generuje negatywne uczucia, a te uczucie wpływa na nasze konkretne zachowania. No to podam Wam przykład, żeby to było bardziej takie, wiecie, kochane, bardziej jasne, bardziej takie, wiecie, obrazowe, tak? O, no właśnie, jako małe dziecko, na przykład mała dziewczynka, słyszymy od mamy komunikat, jak ty pięknie o to wszystko dbasz, tak? Ojen, nie wiem, co ja bym bez ciebie zrobiła, tak? Jesteś właśnie taka dzielna, taka silna, ale my, taki jest komunikat, tylko że my, jako małe dziecko, rozumiemy to mniej więcej w taki sposób. Tylko ja mogę dać mamie szczęście. Muszę zasłużyć na jej miłość. Kiedy jestem, nie wiem, grzeczna, tak, robię to, co ona chce, to mama jest zadowolona. Jeśli mama jest nieszczęśliwa, to jest moja wina. Więc dziecko rozumie te komunikaty właśnie w taki sposób. Właśnie w taki sposób. No i prędzej czy później my dochodzimy do takiego wniosku, im jesteśmy starsi, że próby uszczęśliwienia mamy i zasłużenia na różne sposoby, na miłość po prostu są skazane na porażkę. I to poczucie porażki zaczyna generować wiele negatywnych emocji. Rozczarowanie, zawiedzenie na sobie, zagubienie, bezsilność, bezradność, poczucie winy. Tak? I co my w dorosłym życiu robimy? Uruchamiamy pewien autosabotaż, który ma za zadanie złagodzić te wszystkie emocje. I teraz Wam właśnie chcę podać przykład. Na przykład
weźmy sobie związki partnerskie. Świadome moje przekonanie, świadoma deklaracja, chciałabym znaleźć fajnego partnera, tak? Chciałabym spotkać wartościowego partnera i stworzyć z nim bliską relację. Podświadome przekonanie, które się zakodowało pod wpływem tych przekonań, które mama, załóżmy, mi wkodowała, to jest: nie mam prawa do miłości, kto by tam mnie zechciał, tak? I tak się nie mogę, nie wiem, porównać do innych kobiet. Inne kobiety są, nie wiem, dużo lepsze, dużo bardziej atrakcyjne, dużo bardziej wartościowe. No i teraz zachowanie, które tak naprawdę jest pełne sabotażu właśnie w tej kreacji. To jest przede wszystkim niedowierzanie, niedowierzanie w szczere zainteresowanie wartościowych mężczyzn i wybieranie tych mniej wartościowych, czasami właśnie nawet trochę podobnych do mamy, na przykład agresywnych, despotycznych, i tych, przy których ja mogę odegrać podobną rolę, jaką pełniłam przy mamie. Na przykład staję się wybawicielką, tak? Albo staję się, nie wiem, opiekunką. Inny przykład. Działania na szkodę takiej naszej kariery. Świadome przekonanie. Nie wiem, chciałabym osiągnąć sukces w tym moim zawodzie, tak? W tym, co ja tam robię. Chciałabym osiągnąć sukces. Podświadome przekonanie, które płynie z dzieciństwa, nie mogę przyćmić mamy, nie? Na przykład pamiętacie, jak mówiłyśmy o tej narcystycznej mamie, która potrzebuje mieć cień i stawia córkę właśnie w tym swoim cieniu. Podświadome przekonanie, podklejone pod moje świadome wyrażenie, chcę osiągnąć sukces, nie mam prawa równać się z kimkolwiek, tak? Ja niczego nie osiągnę, ja się do niczego nie nadaję, tak? I tak są lepsi ode mnie, ja jestem tylko przeciętna, albo właśnie mogę stać gdzieś tam z tyłu w cieniu. I zachowanie, które jest skutkiem, które jest takim autosabotażem, no na przykład takie, że się zaczynam spóźniać do pracy, że wchodzę w konflikty, że zapominam w mojej pracy o ważnych terminach, że mi się tak naprawdę nie chce mi się jakby rozwijać tej mojej pracy, nie wiem, nie chce mi się dokształcać, nie chce mi się jakby nic nowego tutaj robić. No, więc zobaczcie sobie, że te przekonania, które generują konkretne emocje, wywołują konkretne doświadczenia. My widzimy zazwyczaj już tylko doświadczenie, na przykład, no nie wiem, nie chce mi się pracować, nie? No, załóżmy, widzimy najczęściej tylko to, nie chce mi się jeszcze pracować, nie? Albo nie wiem, przypadkiem prawie cały czas się spóźniam do pracy. Prawie cały czas się spóźniam do pracy. Albo przypadkiem przyciągam mężczyzn, dla których jestem, nie wiem, opiekunką, tak? Przypadkiem wybieram mężczyzn, którzy tak naprawdę wcale mnie nie interesują, bo bym wolała kogoś bardziej wartościowego. A nie zdajemy sobie sprawy, ile tam jest energii w tych przekonaniach, a przede wszystkim w emocjach, z którymi sobie nie poradziłyśmy. Bo najsilniejsza energia jest zakotwiczona w emocjach. Sama myśl również ma energię, również ma jakiś ładunek energetyczny, ale najsilniejszy ładunek energetyczny jest w emocji. Jest w emocji, bo tam jest przeżywanie. Zobaczcie sobie, my tak naprawdę w ciągu dnia mamy całe mnóstwo myśli, całe mnóstwo. My większość tych myśli, to my nawet ich nie wyłapujemy. A dlaczego? Bo nie ma doczepionych do nich emocji. Tam, gdzie my się zatrzymamy, to będą te myśli, które wzbudzają w nas emocje. I te myśli będą miały najsilniejsze na nas oddziaływanie,
pod które są podczepione największe emocje. Oczywiście, wiecie, my znowu wracamy do tego, że my z tymi emocjami sobie też różnie możemy radzić, tak? Czasami właśnie tłumimy, udajemy, że tego w ogóle nie ma, czasami jeszcze jakieś tam, wiecie, inne triki stosujemy, ale tak jak powiedziałam, niezależnie od stosowanych trików, od tego, że nie wiem, tego nie ma, po to, że ja udaję, że tego nie widzę, to nie oznacza, że nie ma siły oddziaływania. Jest siła oddziaływania i ona jest zawsze. Ona jest zawsze. I teraz, żeby w jakiś sposób rozbroić w cudzysłowie te komunikaty, no trzeba się troszeczkę cofnąć w przeszłość do tego naszego dzieciństwa. I najważniejsze to też, żeby pamiętać, że te komunikaty wcale nie musiały być werbalne, one wcale nie musiały być słowne i wyrażone. To mogło być zachowanie mamy raniące nas, które było wyrażeniem dezaprobaty. Na przykład obrażanie się, tak? Na przykład, wiecie, ja się na ciebie obrażę, nie? I taka mama się obraża. Wiecie co, nie ma nic jakby chyba gorszego tak naprawdę dla dziecka, znaczy nic gorszego, no inaczej, to jest naprawdę okropne dla dziecka, kiedy mama się na dziecko obraża. Bo zobaczcie sobie, kiedy wiecie, takie jak to się stosuje też w dorosłym życiu, tak, ciche godziny czy tam ciche dni. Mama kiedy się obraża, czyli nic nie mówi, nie ma żadnego komunikatu, staje się niedostępna. Staje się w tym momencie niedostępna dla dziecka. Więc co takie małe dziecko, taka mała dziewczynka czuje, kiedy mama się obraża? Przede wszystkim ogromny lęk. Przede wszystkim ogromny lęk. I często to nic nie mówienie jest dużo gorsze niż na przykład jakby słowna dezaprobata na zasadzie, nie wiem, jestem wkurzona, bo tam nie pomyłaś naczyń, nie? Czy tam jestem zła, bo zrobiłaś to, bo tu dziecko nie wie. I ten lęk, że ono tak naprawdę nie wie, o co tej mamie chodzi, nie wie, czy ta mama teraz nie kombinuje. Pamiętajcie, że dzieci naprawdę te lęki są jakby takie, często takie nielogiczne. Jest, mama niczego nie wyraziła, więc może być tak, że ona kombinuje w głowie, że mnie za chwilę zostawi. Ja tego nie wiem. I przez to, że ja tego nie wiem, to wzbudza jeszcze większą lęk, a być może nawet panikę, tak? Być może właśnie nawet panikę. Więc komunikaty nie muszą być takie, wiecie, jawne, tak? Takie nie muszą być wcale jawne. No właśnie, i teraz idźmy tutaj dalej. Najważniejsza rzecz, to warto nawet tak na głowę sobie powiedzieć, bo to już też będzie taki pierwszy krok, że te wszystkie komunikaty, które ja słyszałam od mojej mamy, to nie była prawda. To po pierwsze, tak naprawdę to były jej oczekiwania wobec mnie, jej potrzeby i jej przekonania o sobie. To było jej zdanie o mnie, a nie prawda o mnie. Zobaczcie, kochane, jaka to jest ogromna różnica, że ktoś ma o mnie zdanie, a nie, to jest tylko czyjeś zdanie o mnie, a to nie jest o mnie prawda. Czyjeś zdanie albo czyjeś oczekiwanie wobec mnie. Na zasadzie jesteś taka dzielna, nie? Czyli oczekiwanie, żebym ja tak naprawdę taka była. Anetka pisze, moja tłukła pasem prawie do krwi. Okropieństwo, okropieństwo. I nic tego nie jest, nie, jakby nie ma na to usprawiedliwienia.
a tym bardziej duchowego. Nie ma na to usprawiedliwienia, kochani. Trzeba nazwać to takie, jakie, czym to realnie było. A to było podłe, to było świństwo, to było po prostu okropieństwo. I to nie powinno mieć miejsca. To nie powinno mieć miejsca. Więc wracając do tych naszych komunikatów, to warto wziąć pod uwagę i to trzeba wziąć pod uwagę, tak? Że to, co moja mama mówiła, te wszystkie jej negatywne przekonania, te wszystkie negatywne zdania do mnie, to było jej zdanie, a nie prawda o mnie, albo to, bądź jej oczekiwanie wobec mnie. Ale czyjeś oczekiwanie wobec mnie, to też nie jest prawda o mnie. To jest tylko czyjeś oczekiwanie. I czyjeś zdanie też nie jest prawdą o mnie. To jest tylko czyjeś zdanie. I koniec, kropka. No właśnie, kochane. Ja na koniec chciałabym zaproponować Wam takie ćwiczenie, bo jestem bardzo ciekawa też, jakby jak to na Was wpłynie, żeby popatrzeć na to wszystko po prostu jak na kłamstwo. I teraz jak to należy zrobić? Ja to Wam opiszę, możecie sobie to zanotować, jeżeli tak Wam będzie łatwiej. I to ćwiczenie jest dosyć długie, więc po prostu na spokojnie po lajfiku sobie to zrobicie, czy jutro rano, czy dzisiaj, jak tam po prostu chcecie. Weźcie sobie, o, mam tutaj kartkę, weźcie sobie taką kartkę papieru i zróbcie sobie tutaj taką pośrodku pionową linię wzdłuż. Pionową linię wzdłuż. I po jednej stronie napiszcie kłamstwo, po drugiej prawda. Po jednej kłamstwo i po drugiej prawda. Jak tak patrzę, wiecie, jak ja czytam tą kartkę, to po lewej stronie mam kłamstwo, po prawej stronie piszę prawdę, dużymi literami. Takie słowo, kłamstwo, po lewej, po prawej, prawda, tak? I teraz po lewej stronie napiszę wszystkie komunikaty, które pamiętam, które padały od mojej mamy, na przykład w formie jesteś albo musisz, nie? Na przykład jesteś egoistką, jesteś głupia, jesteś, nie wiem, bezlitosna, nie umiesz przebaczać, jesteś przewrażliwiona, tak? Albo, nie wiem, musisz mnie kochać, musisz mi pomagać, musisz się mną opiekować. Wszystkie te właśnie komunikaty. A po prawej stronie, po tej drugiej stronie napiszę, jaka tak naprawdę jest prawda. Jaka jest prawda. I teraz w jaki sposób, na przykładzie, żebyście wiedziały. Na przykład piszę komunikat, jaki słyszałam od mamy, jesteś egoistką. W tabelce, znaczy w tej rubryczce kłamstwo, a obok pisze prawdę. Jestem szlachetna, wrażliwa dla innych ludzi, hojna. Aha, i pamiętajcie, bo jeszcze tego nie powiedziałam, a to też jest ważne, żeby te komunikaty, które płynęły od mamy, one były w liczbie pojedynczej, w drugiej osobie, czyli tak jak my to słyszałyśmy, nie? Czyli nie jestem egoistką, tylko jesteś, nie? Albo nie wiem, nie jesteś dobrą córką, tak? A tutaj, gdzie ja piszę prawdę, piszę w formie właśnie jaka jestem, czyli w formie ja, tak? Na przykład kolejny komunikat, nie? Jesteś przewrażliwiona. Jesteś przewrażliwiona, nie przewrażliwiona, prawda o mnie, nie przewrażliwiona, tylko wrażliwa i uczuciowa. Nie wstydzę się uczuć, bo dzięki nim lepiej rozumie ludzi, nawiązuje, nie wiem, mocniejsze więzi. Cenię moją wrażliwość, to jest mój atut. Prawda, czyli to, co ja myślę o sobie, tak, co ja myślę, ale żeby to było bardziej rozwinięte, nie? Żeby to było po prostu bardziej rozwinięte.
to, jak to tak naprawdę jest. Nie? Jak to tak naprawdę jest. Zobacz, na przykład jeszcze, musisz mnie szanować, tak? To jest od mamy, musisz mnie szanować. Jaką ja piszę prawdę? W zdrowej relacji szacunek jest obostronny. Mi się również należy szacunek. Szanuję siebie, szanuję moją odrębność, szanuję moje uczucia. Tak? Albo nie wiem, musisz, czy tam masz obowiązek uszczęśliwiania mnie. Nie? Jaka może być prawda? Ja się starałam, jak mogłam, ale tobie, mamo, wszystkiego było mało. Więc ja teraz rezygnuję z tej syzyfowej pracy, bo widzę, że mi się po prostu zwyczajnie to nie opłaca. Żeby to nie było takie, jestem egoist, znaczy jesteś egoistką, nie jestem. Nie, nie, tylko niech ta prawda będzie taka rozwinięta, tak? Niech ona będzie po prostu taka rozwinięta. No właśnie, i teraz, bo to nie jest jeszcze koniec, kochani, ćwiczenia, czyli piszę kłamstwo, piszę prawdę, wypisuję wszystko, co mi przyjdzie, kochane, wszystko, tak? I teraz, wiecie, mam tą linię, przecinam nożyczkami, bo to jest cały taki, wiecie, proces. I podejdźcie do tego jak do rytuału. Możecie sobie zapalić świeczkę, tak? Właśnie poprosić, żebyście w tym momencie były same, żeby nikt wam nie przeszkadzał, włączyć nawet jakąś tam muzykę, tak? Przecinam nożyczkami to i prawdę zostawiam sobie, a kłamstwo idę spalić. Mogę wyjść, jak nie wiem, macie jakiś metalowy garnek, to na ten, na balkon, tak? Czy może jest możliwość wyjścia na podwórko? Chodzi o to, żeby to spalić. I obserwując, jak się to wszystko spala, mogę wyrazić jeszcze intencję. Pamiętajcie, że ogień ma bardzo silną energię. On bardzo właśnie spala mocno, tak? I wykorzystajmy tą energię tego ognia. W jaki sposób? Spalając tą kartkę z kłamstwami, obserwując to, mogę wyrażać jeszcze swoją intencję, żeby cały ten ogień pochłonął kłamstwa o mnie, jakie wmawiała mi moja mama. Niech ten cały ogień spali, wypali, wręcz pochłonie wszystkie kłamstwa o mnie, jakie wmawiała mi moja mama. Niech ogień spali i pochłonie wszystkie moje własne fałszywe przekonania o mnie. Bo teraz jest czas na prawdę i na dobre samopoczucie. Teraz jest już czas tylko na prawdę. Tylko na prawdę i na dobre moje samopoczucie. Także zróbcie, kochane, to ćwiczenie koniecznie. Bardzo Was proszę, bo naprawdę jest to efektywne. Naprawdę gwarantuję Wam, że poczujecie ulgę. Poczujecie, że stanęłyście po swojej stronie prawdy, po stronie tego wewnętrznego dziecka. Niech to ćwiczenie, jakby podejdźcie do tego też z taką ciekawością, niech one będzie takim, wiecie, takim właśnie rytuałem, tak? Że poprzez to ćwiczenie, poprzez ten rytuał ja staję po stronie wewnętrznego dziecka, po stronie swojej prawdy i po stronie odkrywania tej prawdy. Także kochane, która z Was zrobi, to bardzo proszę podzielcie się w komentarzu albo właśnie pod tym naszym tutaj live'ikiem, albo dacie znać jutro na żywo, jak się spotkamy. Także podzielcie się, kochane, proszę koniecznie właśnie, jak to na Was podziałało i widzimy się jeszcze jutro o 20:00. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.